Mahonia jadalna w Polsce jeszcze nie dziczeje, ale w Europie już jest praktycznie zadomowiona. Ma jadalne owoce. Na świeżo są cierpkie, ale zrobię z tego dżem. Pozbierałem najpierw grona, a później w domu sobie z tych gron obiorę. Jakie są wrażenia po dżemiku z mahonii? Ten dżemik jest bardzo dobry, jednak pozostawia taką nutkę goryczy po tym, jak przestaniemy jeść. Ona jest moim zdaniem akceptowalna i słabo wyczuwalna, ale jest, komuś może nie pasować. Druga kwestia to jest nasiona. Na polskich stronach bardzo często można zobaczyć informacje, że nie należy tych nasion jeść i należy przecedzić ten dżem przez sitko, ale takiej informacji nie znalazłem na żadnej angielskojęzycznej stronie. Nie wiem, skąd ta informacja się wzięła. Aż 3 godziny sprawdzałem, jak to się ma z tymi nasionami. Znalazłem bardzo fajną publikację naukową z Bratysławy, która mówi, że w nasionach wyizolowano tylko jedną substancję, jeden alkaloid, więcej niż w owocach mahonii. Ten alkaloid to tetrandyna. Tetrandyna, ona ma właściwości przeciwciśnieniowe. Ona podobno blokuje kanały wapniowe. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale ma to właściwości przeciwnadciśnieniowe, więc właściwości te ma prozdrowotne. Właśnie te strony polskie internetowe mówią, że nasiona są toksyczne właśnie ze względu na alkaloidy, ale właśnie cała mahonia jest w tych alkaloidach, na przykład berberynie, i nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło, że nasiona te mają być toksyczne w jakimś znacznym stopniu. Ja zjadłem pół słoika dżemu z mahonii wraz z nasionami i nic mi nie jest. Sądzę, że nawet są zdrowsze te dżemy z nasionami, bo właśnie tą tetrandynę zawierają, która ma właściwości przeciwciśnieniowe. Jeśli znajdziecie jakieś publikacje naukowe, które mówią, że te nasiona są toksyczne w takim stopniu, że nie należy ich jeść, to podeślijcie mi jakiegoś linka. A tak, dzięki za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie mnie, lajkujcie. Cześć!